Siemanko, w związku z tym, że od jakiegoś czasu mam pytanka dotyczące, żeby pokazać jakiś fajny trik, pokażę wam mój ulubiony trik, a mianowicie Human Flag. Będę to ćwiczył na tych niestety rurkach, pokazywał wam wszystkie etapy progresu, żeby dojść do tego triku na tych rurkach. Wam polecam osobiście większość ćwiczeń wykonywać właśnie na poziomej rurce, bo jest łatwiej, a ewentualnie potem przejść do tego. Będę oczywiście mówił, które ćwiczenia są dobre właśnie do wykonywania danego triku, danego ćwiczenia na poziomej rurce, więc zobaczycie różnicę. Możecie oczywiście spróbować na tym. Jeżeli będziecie ćwiczyć na pionowych rurkach, będzie taki benefit z tego, taki plus z tego wszystkiego, że wasz uścisk dłoni się wzmocni, a przy tym triku jest to bardzo ważne. Dzisiaj będę wam pokazywał właśnie, a mianowicie Human Flag, czyli ludzka flaga. Zaczynajmy. Jedno takie bardzo dobre ćwiczenie, które wzmocni wasz uchwyt. Jest to również ćwiczenie bardzo dobre do wyjściowe, do front lever. A mianowicie, w tym przypadku, tak szczerze, trudno mi zdecydować, które, ja, na czym, o, może tak bardziej, na czym wykonywać lepiej to ćwiczenie. Wydaje mi się osobiście, jest to trudniejsze oczywiście, ale wydaje mi się, że jest to znacznie lepiej w tym przypadku wykonywać to na pionowej rurce, bo właśnie zmusi bardziej wasze dłonie do mocniejszego uchwytu. Jeżeli chodzi o front lever, jest to oczywiste, że wykonywać lepiej to ćwiczenie na poziomej, ale w tym przypadku, jak mówię, wydaje mi się osobiście, że jest to znacznie lepiej wykonywać w pionowych rurkach. A mianowicie, łapiemy, pozycja do lewera, kolejnym bardzo ważnym ćwiczeniem jest Dragon Flag. Robimy to bardzo powoli, 30 przynajmniej powtórzeń w serii. Bardzo ważne ćwiczenie, podciąganie. Ja osobiście bardzo lubię to wykonywać w pozycji L-sit,
20 przynajmniej powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to są tak zwane wycieraczki. 30 powtórzeń, czyli 15 na każdą stronę. Staramy się robić to bardzo intensywnie i wyhamowująco. I ostatnie, bardzo ważne ćwiczenie. Wykonuję je właśnie w domu, bo jest to na rolce, różki. Z pozycji stojącej, najtrudniejsza wersja, 20 powtórzeń w serii. Kiedy mamy już bazę wyćwiczoną, przechodzimy do symulacji ludzkiej flagi, a mianowicie łapiemy się tak jak widać pod lekkim kątem i staramy się utrzymać jak najdłużej. Pokażę to jeszcze raz. Pomoże nam to wzmocnić uchwyt i powoli przekonywać psychikę do tego ćwiczenia. Jeszcze raz. Bardzo ważne ćwiczenie, bardzo podobne do wcześniejszego, tylko w tym przypadku z nogami do góry. Pomoże nam to wzmocnić uchwyt. Trzymamy jak najdłużej. Jak już mamy opanowane te wszystkie ćwiczenia, czujemy się na tyle pewnie psychicznie, a jest to jednym z kluczowych momentów. W moim przypadku tak było właśnie, bo bałem się strasznie po prostu utrzymać się na samym uchwycie, wyprostować się. Bałem się po prostu, że walnę, rozwalę twarz, żebra połamie, po prostu wyobraźnia ruszała ostro. W każdym razie, jeżeli to wszystko przełamiemy, z pionowej pozycji powolutku przechodzimy do poziomu, aż nabierzemy siły do utrzymania się w pozycji poziomej i osiągnięcia tym samym naszej właśnie pozycji, do której dążymy, a mianowicie ludzkiej flagi. Zaczynajmy. Kiedy mamy już to wszystko opanowane, czas zebrać plony, a mianowicie przechodzimy już do ludzkiej flagi i utrzymujemy ją jak najdłużej. Przynajmniej staramy się. Jest to, jak mówię, jedno z trudniejszych ćwiczeń, ale bardzo efektywne, bardzo fajnie wygląda, przynajmniej dla mnie. A więc zaczynajmy. Kurczę, dojdzie kiedyś do tego, że to rozwalę do dzieciaka. Miejmy nadzieję, że nie. Jeżeli film Wam się podobał, łapki w górę. Proszę, subskrybujcie kanał i komentujcie. Dajcie jakieś nowe pomysły na nowe odcinki, na nowe vlogi, bo jest to naprawdę motywacyjne, zwłaszcza jak ostatni miesiąc, kiedy zauważyłem, że naprawdę ta oglądalność mega podskoczyła, przynajmniej dla mnie mega podskoczyła. Pojawili się nowi subskrybenci. Witam serdecznie w nowych szeregach. I jak mówię, kilka osób właśnie mi dało pomysł, między innymi właśnie na to. Proszę Was, jeszcze raz piszcie, podrzucajcie pomysły, subskrybujcie kanał i moc z Wami.